Nagrywaj na tego. Dzień dobry oficjalnie. Niektóre mamuśki widzę, że wiozą dzieci do szkoły. Niektóre zasiadają jak Joasia jako dyrektor gdzieś tam w szkole, a Machowski sobie pije selerek naciowy, bo... Przedszkolu, w przedszkolu. A, w przedszkolu. A ja przeszedłem na seler naciowy, widzicie. Dzisiaj już sok z jabłuszka poszedł, teraz sok z selera, z boku kawusia. Kawusia też mam. Kawusia też mam. Dobra. Smacznego. Dziękujemy wzajemnie. Dobra, odwracamy, zobaczymy, co tam na rynku się dzieje. Coś tam już pokusiłem, pokręciłem. Dobra, udostępnij. Udostępnij, udostępnij, udostępnij. Wykresik, cyk. Udostępnij. Także witajcie wszyscy oficjalnie. Potwierdźcie po prostu z moim niemieckim internetem, czy. Kochani, widać ekran, czy nie widać? Widać. Dobra. Także pierwsze skupmy się na jedynce, tak, żebyście zobaczyli też po prostu jakby podgląd. Pokażę wam do jedynkę dzisiaj jakby po prostu też H4, jakie po prostu ma znaczenie. Tak. Jeżeli przebijemy, przejdę chwilę na H4. Jeżeli przebijemy, kochani, tak, też Łukasz tutaj Gałęza pisał na czacie, także 2334 z. Tak, bo wstawiłem wam taką jakby prognozę. Jeżeli przebijemy tutaj te szczyciki, 2334, tak, 2334, dobrze mówię, no to będzie po prostu, będziemy jechać, bo troszeczkę nam tutaj widzimy. Mamy świece objęcia, tak, mamy świece objęcia i mamy tutaj po prostu taką konsolidację. Ta konsolidacja, a wygląda jak co, jak po prostu troszeczkę jak flaga, jak pattern wzrostowy, idzie w dół, jest wybicie. Teraz testują tą H1, tak? Testują tą H4, sorry. H4 i tu jest testowanko, tak? Jest testowanko tej H4 i tutaj na tym pokryciu może zadziać się po prostu dwie rzeczy. Albo pójdą stestować jeszcze raz ten dołek w nocy o godzinie 5, bo mi wczoraj o godzinie 5 stargetowali po prostu też mój take profit. Idealnie ustawiłem take profit o dziwo. Także dzisiaj piąta, po prostu budzę się, a tu cyk, profit jest. Natomiast jeżeli przebiją te dołki, no to już oczekuję ceny z powrotem, po prostu tutaj shortowo na 2290, a co najmniej, żeby tą H4 tutaj pokryć na 2311. Także tutaj ten przedział 2323 do 2310, tak, w tym obrębie, zaraz wam po prostu to jakby troszeczkę prostokątem. Jeżeli są oczywiście pytania, to włączajcie się, bo nie chciałbym, żeby to był monolog, bo sam na złocie dla siebie po prostu to dużo mówić nie mogę, ale tu w tym obrębie, tak, na pokrycie tej świecy, ponieważ widzimy świecę wzrostową na H4, tak, i ta świeca nie jest jeszcze pokryta, mamy jeszcze ten AVG, mamy gapa, tak, mamy gapa, czyli cena może tu zejść i wszystko, co będzie poniżej 2310, to już będzie shortowe, bo będą chcieli po prostu domknąć tak naprawdę już ten low. Tak? Będą chcieli po prostu domknąć low. Natomiast jeżeli tutaj w tym momencie się po prostu zatrzymamy, a widzę, że pierwsze zatrzymanie może dojść tutaj na poziomie 2324, no to może wskazywać, że ten poziom 2334 może być bezsensowny. Dlaczego bezsensowny? Dlatego, że po pierwsze wiele razy już tam po prostu odbijamy się, jak sobie popatrzymy. A bezsensowny dlatego, że być może rynek będzie miał chęć domknąć tą świecę spadkową co najmniej na 2265. Mówię co najmniej, dlatego że powiedzmy przyjmuję tu plus minus, gdzie są najczęstsze reakcje. Tak? A najczęstsze reakcje tutaj, jeśli chodzi o rynek, są, kochani, plus minus, tak, w tym miejscu właśnie 2265, gdzieś tutaj plus minus. Co nie oznacza, że nie domkną oczywiście też tego kawałka, bo tutaj jest do domknięcia head do 2373. Jest D1 spadkowa, tutaj mamy świecę zdecydowaną, świecę niezdecydowania, czyli po prostu jakby widzimy, że tutaj po prostu weszły do gry pieniądze byków, czyli pojawili się kupujący, tak? Stestowali tutaj po prostu strefę demand, ponieważ tu w tym miejscu, jak widzicie, tak, na tej świecie mamy po prostu tego potocznego zwanego order bloczka, to jest duży interwał do jedynki, no i oni tutaj z 50% po prostu idealnie zareagowali na tą strefę
kup na sprzedaży, tak? Tutaj, żeby po prostu dużo się zadziało, dobrze by było, żeby zrobili nam nowe 2260, jakby zrobili 2260, to już śmiem twierdzić, że jesteśmy po prostu już shortowo i po prostu lecimy w dół. Tak? To jest takie po prostu długofalowe, czyli powtórzmy sobie jeszcze raz, tak? W tym momencie jest reakcja, tak? Jest reakcja tutaj z D1. Ta D1 nie zafunkcjonowała. Tutaj tą, co widzimy, nie zafunkcjonowała, bo z 8,82 byłby po prostu stop loss, a gdzie wczoraj też ze strefy, tak naprawdę ze strefy, sam miałem stop lossa wczoraj jednego, a tutaj ze strefy 7,86, 8,82, tego ruchu impulsu, z którego wyszedł nowy szczyt, jak najbardziej po prostu reakcja w strefie 7,86, 8,82 jest na 50% strefy kupna, tak, strefy tak zwanej potocznie zwanej demand, czyli tutaj na tą świeczkę z D1. Mieliśmy po prostu zagranie. I teraz jeszcze raz tak powtórzę dla osób, które być może doszły. Widzimy, że tu jest świeca spadkowa, jest zupełnie niepokryta, czyli mamy po prostu jakby dojście do ceny. A to, co wstawiałem po prostu ostatnio, co było stop lossowe, no to ten profit 2370 nie był jakby po prostu za przeproszeniem z tyłka, tylko był na pokrycie, tak? Oczywiście rynek chciał inaczej, poszedł jeszcze bardziej w dół. Ale to, że był stop loss, to jest też informacja zwrotna. Oj, jak dobrze, że ten stop loss był. Tak, bo stop loss był na poziomie 2, 3, 4, 8, ale nie chcielibyśmy się obudzić bez stop lossa, a patrzymy nad rankiem cena 2290, prawda? Dlatego te stop lossy są po prostu z pocałunkiem, trzeba po prostu je traktować. Nie ma co się po prostu stresować, ale nie ma też co po prostu odrabiać, bo Marzec mi pokazał, że odrabianie po prostu dobrze nie wychodzi, i myślę, że wielu wam też, także po prostu nie chcę nawet Nie, wam. nie wychodzi, nie wychodzi. No, nie wychodzi. Dlatego wiesz, jak rynek po prostu jest przeciwko nam, to lepiej, jak to się mówi, zejść ze sceny i poczekać po prostu z boku. Oczywiście symulacyjnie jest dobrze na rynku posiedzieć, wiesz, i sobie wyrysować, bo też jak się prognoza sprawdzi. No to poniekąd po prostu jest utwierdzenie w tym, że dobrze robimy analizę. Czyli tutaj mamy reakcję 7,86,82 w tym momencie całego ruchu, tutaj mówię, całego po prostu impulsu, tak, całego impulsu, czyli konkretnie jeszcze raz wam po prostu narysuję, o którym impuls chodzi, żeby było wiadomo. Czyli mamy korektę całego tego ruchu. Tutaj nam weszli do 7,86,882, zareagowali na 50% po prostu tej świecy, która była tutaj tak zwanym nazbieraniem kupujących i sprzedających. Pomerdaniem, a tak naprawdę złapaniem ludzi, tak w kierunku nadal po prostu wzrostów. Także ja sobie przejdę po prostu tutaj zaraz na mniejszy interwał, bo myślę, że spokojnie będziemy mogli coś złapać. Natomiast to, co jest ważne, pamiętajcie, że tutaj z D1, wam dzisiaj mówię, 24 kwiecień, jest do pokrycia 2370. Czyli jeżeli ten rynek nie będzie miał dzisiaj siły niżej pójść, tak, niż po prostu ten low, nie będzie po prostu siły pójść po prostu w dół, no to w tym momencie po prostu według mnie musimy się po prostu nawrócić. A nie wiem, jak tutaj po prostu w strategii jest Michała, bo nie patrzyłem, ale chętnie za chwilę sobie spojrzę. Natomiast Zaznaczył Michała, Łukasz, jest tak, że do 2375 powinni wrócić i to jest 667 jego strategii. właśnie, no chciałem teraz Fibo rozłożyć, bo też bym sobie rzucił, ale wystarczy, że sobie Fibo rzucimy, kochani, no to 667 dokładnie po prostu pokazuje nam, ja to rzucam po prostu tak, nie wiem, czy dobrze tutaj idealnie po prostu rozłożyłem Fibo, ale z tego impulsu, z którego wziął się nowy low, no to właśnie według systemu Michała to jest 2, 3, 7, 6, 7, 5, to jest plus minus po prostu jego strefa, co by się po prostu potwierdzało z tym, co też po prostu ja mówię, i na odwrót, tak? Bo to się po prostu uzupełnia. Czyli ten powrót gdzieś ma po prostu zwyczajnie sens. Czy wrócą? Tego nie wiemy, natomiast możemy po prostu tylko spekulować i pamiętać o tej strefie, ustawiając tak naprawdę sobie tutaj kreskę, a plus minus, tak, możecie sobie po prostu opisać, a ja zawsze po prostu będę zwolennikiem tego, żeby mieć po prostu chociaż na miesiąc, 2, 3 miesiące testu, wykupione sobie po prostu co miesiąc płatne TradingView, bo co wam to daje? Daje wam to, że możecie sobie po prostu poustawiać alarmy. I fajnie, bo jeżeli przyjdzie wam taki alarm, tak, możecie po prostu zwyczajnie tutaj edytować i opisać sobie, kochani, Fibo, tak, poziomu na przykład 667,
Tak. FIBO poziomu 667 ze strategii na przykład Michała. Przykładowo, ze strategii Michała. Michała. I tam możecie plus, minus sobie jakąś komendę, cokolwiek napiszecie, byle żebyście wy się w tym odnaleźli. Tak, ale mniej więcej po prostu z nazewnictwa, które mówimy. I tak samo tutaj. Poziom 2011. Aha, Gmachowski mówił, że jeżeli ten poziom wybiją, a dlaczego w ogóle ten poziom? No to przejdźmy na H4, tak? Na H4, dwugodzinówkę zobaczymy. A tak. Na dwugodzinówce zobaczcie, jeżeli po prostu na dwugodzinówce, czy H4, czy H1, to będzie podobna wszędzie historia. Będzie, ja chwilę to usunę tutaj to, żeby mi tu nie przeszkadzało. Żebyście bardziej widzieli. Usuń. Jeżeli tutaj po prostu przebijemy ten poziom 2000, wejdę na H4, bo H2 mało używam. Jeżeli przebijemy ten poziom 2310, to znaczy, że jest domknięta ta świeca instytucjonalna, to znaczy, że jest domknięta ta świeca wzrostowa objęcia hossy, tak? Jeżeli pójdzie rynek tu, minimalnie on tam gdzieś szturnie i wróci impulsem do góry i dadzą nam tu zmianę charakteru, dadzą nam po prostu tutaj według małych interwałów, czy to 15S, czy jedna minutówka, po prostu zmianę, no to jazda do góry. Ale jeżeli po prostu przelecą i będą tworzyć cały czas na M1, czy też 15-sekundowce po prostu dołki, no to dopiero dla nas po prostu ciekawą strefą jest nic innego jak wybicie tutaj po prostu lowa, bo jeżeli tu nie ma nowych szczytów, kochani, to tutaj nie zafunkcjonuje nam po prostu T882. Zwyczajnie. Dobrze by było, żeby teraz zafunkcjonowało to, żeby po prostu był nowy szczyt i dopiero zejście do strefy i dopiero jazda do góry, tak? Ale obawiam się po prostu, że może to zejście nie nastąpić, z uwagi na to, że po prostu mogą tylko to gdzieś tu pokryć, dziubnąć i iść do góry. A co się po prostu wydarzy, no to jest z dużych interwałów, to jest duża strefa. A na ten moment, jeśli chodzi o M1, ja sobie tylko po prostu włączę swoje jakby troszeczkę podpowiedzi. A ten ruch wczoraj, też opowiem fajny, bo wczoraj Artur też to fajnie wykrył. Ten ruch na pierwszy strzał, no tu był dość ryzykowny, tak? Był dość ryzykowny. Natomiast jeżeli ktoś z Was by tu złapał FIBO na tym poziomie, tak, no to miało to prawo zafunkcjonować. 882, tak, zejście tutaj poniekąd po prostu na pierwszy strzał bardzo ładnie, by komuś dali 130 pipsów. Natomiast ja tu jeszcze miałem longa w ogóle. Wczoraj tak Wam mówiłem na sesji, to co Wam pokazywałem po prostu z konta fundowanego, nie jest tu co prawda wyrysowane, ale miałem też po prostu longa. Tu miałem tak samo po prostu shorta na swoim koncie prywatnym, ale ja miałem z poziomu dopiero tutaj. Tak? Z poziomu miałem dopiero tutaj, dlatego że po prostu tu miałem potwierdzenia. Ok, tu nie zrobili wyższego szczytu, zeszli, zrobili tutaj zmianę charakteru i dopiero po prostu tutaj na potwierdzeniach, na świeczki po prostu jakby oberwania struktury, dopiero po prostu dałem wejście. Miałem snajper tak naprawdę wejście, miałem snajper take profit. No i stop loss w tym momencie też był poniekąd snajper, bo nawet gdyby mi TP tu nie wybiło, no to tutaj bym miał tak naprawdę jeszcze tam pewnie jakieś pipety po prostu marginesu na to, żeby w tym tradzie się po prostu tutaj zwyczajnie utrzymać. Także tutaj pamiętajmy po prostu o strefie 2011, tak, z dużych interwałów oczywiście mówię, a duże interwały mają po prostu pierwszeństwo. Natomiast tu bym chciał, żebyście zobaczyli, że tutaj macie system. Tak, macie system, ponieważ duży interwał D1, H4, H1 i wszystko inne w dół pokazuje już nam spadki. Pokazuje już nam spadki. Dlatego mieliśmy prawo po prostu na takim oberwaniu, tak, znaleźć po prostu system. Czyli tutaj jest reakcja, czyli jest wejście na pierwszy strzał, ryzykowne, zafunkcjonowało, a drugie potwierdzenie macie dopiero tu, ponieważ jeżeli zafunkcjonuje 882, i zejdziemy w dół, tak? I nie ma tutaj po prostu nowego szczytu, to spójrzcie na tym ruchu, tak samo możecie po prostu szukać wejścia. I tutaj też brawo dla po prostu Artura i tam jeszcze paru innych osób, bo to złapały, ale z umiejętności po prostu, że ten rynek śledzą i widzą, no to mniej więcej albo złapali prawdopodobnie już tu, albo złapali dopiero na tym ruchu. Czyli tutaj było 2030. Jeżeli Artur jesteś, to możesz po prostu napisać, czy łapałeś na tym ruchu, czy łapałeś na tym ruchu. Jeżeli jesteś, bo 2030 już tutaj było i to było drugie wejście, to było pewniejsze. Czemu? No bo tu mieliśmy po prostu cały czas nowe dołki, tak, low, low,
korekta do 882. Tu już mamy potwierdzenie, że jakby po prostu jest tu możliwość reakcji. No i tutaj 882. Ja najczęściej teraz po prostu szukam. Kochani, jeżeli jest tu po prostu na 882, ja potrzebuję niewątpliwie jakiejś świeczki potwierdzenia. Tak? Bo te sell limity, buy limity, chwilowo po prostu jest okant tyłka, po prostu nie powiem co dalej. Tak? Ale potrzebuję po prostu w takich miejscach jakiegoś potwierdzenia. Czyli jeżeli mamy tutaj. Rozciągnę to, żeby było lepiej widać. Jeżeli mamy tutaj taką sytuację, że ok, mamy ten ruch po prostu spadkowy na pierwszy strzał z 882 zareagowali, to dla mnie po prostu troszeczkę potwierdzenia potrzebuję albo wyraźniej po prostu takich oberwań, czyli tu miałem oberwanie raz, dwa, pyk, retest wejścia, tak? Albo tak jak widzicie, tu było konkretne oberwanie, retest wejścia. I to są sytuacje, gdzie trzeba być przy monitorze, tak? I już wtedy po prostu jakby to parę minut śledzić, no bo to zajmie 15, 20, 30 minut. Dlatego, że w takim po prostu ruchu wtedy widzimy, możemy po prostu coś złapać, bo mamy szybką decyzję, a tu widzimy, że gdyby ktoś dopiero wchodził tu na tym ruchu, to już mamy po prostu x kolejnych potwierdzeń, ponieważ raz zareagowali, dali niższy szczyt, zareagowali, dali zmianę charakteru, dali przełamanie struktury, bo na tym ruchu również to mamy. I tu w tym momencie, kochani, po prostu mamy tak też reakcję potwierdzenia, czyli tu na tą świeczkę objęcia, tak samo tu już ktoś mógł jakby handlować wyżej. Ja dopiero wchodziłem tu w poziomie, dokładnie mogę Wam powiedzieć, bo nawet mogę screena Wam podrzucić. To jest poziom 2, 3, poziom 2, tak, cyfr nie będę wstawiał, bo powiedziałem, że wyników nie będę pokazywał, bo to są duże wyniki. Natomiast też, żebyście widzieli, że to po prostu zafunkcjonowało, bo to sobie możecie, każdy z Was może przyjąć sobie spokojnie jako nic innego jak szablon. Tak? Nic innego jako szablon, bo to jest szablon, który po prostu jest według mnie po prostu no, takim odzwierciedleniem systemu, tak? Odzwierciedleniem systemu, dlatego że jest to wszystko. Wszystko, co potrzeba po prostu do tego, żeby po prostu handlować według tego systemu z trendem, nie? Bo już poniekąd D1 dała nam potwierdzenie na spadki, dlatego tylko, że też bym się po prostu tym nie jarał, nie? Bo to jest dopiero jedna D1. Dobrze by było, żeby po prostu było to przełamanie i tak dalej. Mimo, że tam system Michała pokazuje też dopiero wyżej korektę, no bo w tym momencie jesteśmy po prostu gdzieś tam w środku i z dużych interwałów będzie po prostu ciężko coś tu po prostu wymyśleć, dlatego możemy skupić się tu po prostu na małym interwale. Na małym interwale ja bym chwileczkę poczekał, bo dla mnie, jeżeli jest po prostu taki w środku po prostu jakby konsolidacyjka, to jest na zbieranie trochę. I nie wiem, czy tu za chwilę po prostu nie spuszczą jeszcze ceny, bynajmniej, żeby pokryć po prostu to, co wczoraj miało miejsce o godzinie mojego czasu, to było gdzieś tam około 5, czyli było poderwanie, szybki test i po prostu jazda do góry. Czyli ja bym po prostu przyjmował tutaj do handlu na longa dopiero po prostu zwyczajnie tą strefę zniesienia. Wam rozrysuję. Tak, dopiero bym po prostu brał pod uwagę tutaj tą strefę. Byłoby to na pierwszy strzał, bo zobaczę tą piszę Wiktor. Czy na powrót do 2-3-3 jest sens czekać? Byłoby to na pierwszy strzał, bo hoch. No, ja bym poczekał tutaj po prostu tu w tym miejscu, ponieważ bardziej z tego ruchu wyszła zmiana charakteru. I tu wyszedł nowy szczyt, czyli tu dla mnie było miejsce po prostu interesujące. Tu jedynie będziemy mogli łapać po prostu jakieś, nie wiem, na szybko oczywiście. Ja sobie tylko strefę wyrysuję. Ustawię alarm, bo nie uważam, że to jest po prostu ładnie domknięte. Ten nasz Wiktor właśnie jest w szkole i się uczy. Tak? To dobrze. Tak, widać. Bardzo wartościowych rzeczy się uczy. Bardzo. Pozdrawiamy Wiktora, nie? On pewnie nie słyszy, ale tak mi się wydaje. Kto wie, może jest na słuchawkach. Kto wie? Proste czy proste? Bardzo proste. Mu chodzi o tą delikatną tutaj zmianę, tak? O tą delikatną zmianę mu tu chodzi, ale no z tego impulsu bierze ma jedynie na wsparcie, z tego jedynie impulsu, tak? Tak troszeczkę jesteśmy w środku, ale 15-sekundówka, jakbym miał grać na RSI, to ja bym nie handlował jeszcze i tu bym jeszcze nie handlował, dlatego że jesteśmy wszystko
tu w tym momencie jeszcze nie na tyle wypompowani, bo wolałbym, żeby jak gdyby tu zeszli do 20, dlatego jeszcze myślę, że tam Wiktora może złapią w szkole, pociągną w dół i dopiero po prostu, dopiero w górę, nie? Bo oni lubią tak zamarkować po prostu sprzedaż, tak? Pozbierać, 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 spuścić, nie? Tu widzimy, to też po prostu miało to miejsce, dlatego że to jest poniekąd w środku ruchu, tak? Czasem to oczywiście zafunkcjonuje, ale spójrzcie po prostu tak hipotetycznie. Zobaczcie, tu poszedł ruch ze zmiany charakteru w szczyt. Ok, i tu zafunkcjonowało, tak? I poszedł nowy szczyt. I teraz wejście, jeżeli by Wiktor robił, to co też ostatnio Krzyśkowi Hilarowi też tłumaczyłem, na tym ruchu wejście można łapać. Na tym ruchu. Czyli tu widzimy tu, bo była zmiana charakteru, to jest zmiana charakteru względem po prostu tego. I to można łapać. I tutaj jest po prostu boss, to już jest przełamanie struktury. Czyli mamy korektę, tak, tego ruchu. Mamy korektę tego ruchu. Jeszcze raz wam to po prostu wyrysuję od nowa, żebyście zobaczyli po prostu analogię. Ten ruch, prawda, a ten ruch jest taki sam, prawda? Ten ruch wytrzymał, ten ruch coś dał i nie wytrzymał. Zeszedł, po prostu wybił. Dlatego ten ruch już w tym momencie tu nie jest po prostu z żadnego ruchu, z którego by wyszedł po prostu jakby nowy szczyt. Tak? Dla mnie teraz już po prostu brałbym korektę całego tego ruchu. Tak? Tu raz to zafunkcjonowało. Tu mogłoby nam dać i byłoby to ok po systemie, ponieważ z korekty tego impulsu był nowy szczyt. Natomiast tutaj to już nie zafunkcjonowało, już jest spalone. Dali co prawda zmianę i tak dalej, ale tu wszystkich by złapali. Czyli gdybym ja to handlował, normalnie po prostu miałbym zwyczajnie po prostu stop lossa. Tak? Bo oczywiście było prawo po prostu to handlować, ale zostało po prostu to wybite. Tak? No i zwyczajnie po prostu ludzi by złapali na tym ruchu. Nie wiem, czy Krzysiek jesteś, bo ty o to często po prostu mnie pytasz. Jak jesteś, to możesz po prostu się też włączyć. To jest właśnie to po prostu to, co często mówię, nie? Tu, bo tu była zmiana charakteru. Tu mamy przełamanie na tym kawałku. Tu też mamy minimalne przełamanie, no bo jest po prostu nowy szczyt i było możliwość to po prostu rozegrania. Tak? Ale to chodzi o tą też systematyczność, systematyczny trading, nie? Bo jak będziemy wyrywkowo brali po prostu to, co rynek daje, no to potem nas poniekąd karci. A to, czy zaraz zafunkcjonuje tutaj pana Wiktora, to zaraz zobaczymy. Sobie na 15-sekundóweczkę wejdziemy. Poczekamy. Mamy czas przecież. Jak się Łukasz tak popatrzy na H1, No. generalnie jest szansa, że do 2, 3, 4 mogą zejść, No oczywiście, żeby oczywiście, że to tak. testować i wtedy dopiero myślę, że nabiorą na tyle siły, żeby po prostu pójść w górę. Oczywiście, że tak. 2, 3, 4. Chodzi ci o tą świeczkę potwierdzenia tutaj, nie? Tu w tym miejscu. A Łukasz, możesz wrócić na chwilę do tego obrazu, który miałeś przed chwilą, na którym Fibo rozciągałeś? No, jeszcze raz powtórz. Słychać mnie? No, jeszcze raz Czy do powtórz. tego możesz wrócić ruchu przed chwilą, gdzie Fibo No. rozciągałeś? Bo ja tutaj rozciągnąłem sobie Fibo w tym momencie na tym szczycie pierwszym, na którym masz 882. No i tam reagowało mi na tym pierwszym szczycie za nim, nie? No i tam wszedłem na szorcie i cały czas jestem, powiedzmy, w tym szorcie. Bardzo dobrze, no. Czyli powiedzmy, że jest to zgodnie z systemem. Jest okej, okay, tak? Tutaj wszedłeś? Tak, nie, tutaj, nie, dotąd rozciągałem po prostu sobie FIBO, tak? No. I wchodziłem na tym następnym szczycie, na tym poziomie z Piotrze, 882 jak wychodziło. najbardziej dobrze, bo jesteś zgodnie w tym momencie z kierunkiem. No. Jedyne, czego ja się boję w takich tradeach, i to jest taka po prostu dla was informacja, że zobaczcie. Jest tu ruch. Raz zareagowało, prawda? Mamy zmianę charakteru, drugi raz zareagowało, dało. Mamy tu, ale tu już brakuje nam nowych dołków, prawda? Zgadza się? Już nam brakuje. Tak, Gdyby tak, tu, tak, tak. gdyby to bardziej aktywowali, to wtedy jak najbardziej ten ruch z powrotem nadal ma sens.
A w tym momencie spójrzcie, co się dzieje. Ani nowych dołków, ani nowych szczytów. Czyli jesteśmy tutaj w trybie po prostu konsolidacji. Co prawda jest to duża strefa, no bo to jest strefa 150 pipsów i złapać 40-60 pipsów to jest jak najbardziej ok. Ale tu ja bym poczekał teraz, żeby teraz o, tu cykli, jakby tu nam dali po prostu szybką zmianę, to co najmniej do tego miejsca, tu z powrotem do kolejnego po prostu jakby po prostu, no już po czwórnego, czy już będzie piąty po prostu ten sam szczyt na tym samym poziomie, to już ryzykowne będzie na rozgranie shorta, ale tu złapanie po prostu tak naprawdę na tym low, bo mogą po prostu nabrać siły, wybić po to, żeby z powrotem handlować, także jeżeli nie ma tu nowych szczytów, jak najbardziej tu co najmniej do tej strefy 2314-15 możesz po prostu ten ruch trzymać. Mam nadzieję, że to rozumiecie, o co tu chodzi, nie? Taki widzimy też po prostu, tak? A powiedz mi jeszcze, Łukasz, bo ja też tak wiem, że to jest tutaj takie mieszanie trochę techniki tutaj i tak dalej, ale bo na przykład tam na końcu tego ruchu właśnie idealnie na M, na jedną minutówce tam head and shoulders idealnie się tworzył, na M5C taki double top. Ja też na coś takiego sobie patrzę trochę jako potwierdzenie. Czy robisz też tak, czy nie bardzo? Wiesz, tam wiesz, jakieś mam swoje potwierdzenia zawsze, nie? No, filiżankę wyrysował teraz. Teraz filiżankę wyrysowałem. No właśnie też na to patrzyłem, czego nie zauważyłem wcześniej, że jest cabin handle właśnie idealnie wyrysowany. Wiesz, patternów jest dużo, nie? Zobacz, człowiek całe życie się uczy. Ja teraz byłem na Cyprze i czytam sobie książkę. Ta książka się nazywa O świecach tych japońskich, tak? Świece japońskie, nie? I też już sobie kupiłem właśnie. Wiesz, kuźwa, do tej pory nie wiedziałem, nie? Bo tam, wiesz, w świecach japońskich po prostu, no, różne jest nazewnictwo i do tej pory nie wiedziałem, że, wiesz, luka godziwa, czyli po prostu luka cenowa, że to jest zwyczajnie okno. A jak jest domknięta luka cenowa, to jest zamknięte okno, nie? Oj, Wiktorek chyba ma tam stop lossa. Także Wiktorek, jak oglądasz, to machamy ci, kibicujemy, nie przejmuj się, ważne, że stop loss jest. A tam w tle pozdrawiamy Łukasza. Napiszę mu. No. A ja na demo wrzuciłam teraz shorta. No. I zobaczymy do tego, czy... Jasiu, ty już na demo, to już nie handluj. Nie na demo, no bo wiesz, muszę... Małym locikiem, ale już na live'ie. Już demo nie, to już nie, wiesz. Nie, nie, nie. Teraz muszę odpocząć od live'a. Live na razie jest dobra. Na aucie. Jak na demo zaczną być górki, to wtedy Ale wrócę na live'a. To też mądrze, nie? No. Dobra. Także Nie zobaczymy, bo jest no. Szansa naprawdę duża, że zejdą tutaj Ja tylko sobie podejrzę, niżej, żeby na... nabrać siłę no. na górę. Ja jedną rzecz muszę tylko dopytać. Siema mistrzu, wiesz co? Mam do ciebie takie pytanie. Przemku, Tomaszu, powiedz mi, czy wy jesteście w stanie, kuźwa, nam na MT5 wprowadzić 15-sekundówkę interwał? Czy to jest odgórnie, ale to odgórnie jest od MetaTrader 5, MetaTrader 4 chyba, nie? Albo u was na terminalu, czy my możemy mieć 15-sekundówkę, żeby wiesz, żebym ja po prostu, jak będę robił live tradingi, to żebym nie patrzył w ogóle na TradingView, tylko handlował po prostu bezpośrednio na waszym terminalu, bo wtedy widzę, czy po prostu mam jakieś gapy, czy lukę godziwą i tak dalej, ponieważ na TradingView widzę, a na minutówce po prostu w tym momencie u was w Kuu Market nie widzę. Takie pytanie tam zrobiłem na marginesie, bo wtedy by było fajnie, nie? Bo no widzicie, nieraz po prostu te luki, które są na TradingView, niekoniecznie są brokerem. No, dobra, dobra. Niech sobie lecą. Do 11 mam czas, bo 11 mam spotkanie, także mamy godzinę 20. Godzinę 20, jeszcze troszeczkę tu potrzebujemy. Jeszcze tu troszeczkę potrzebujemy, żebyśmy zeszli i wtedy po prostu będzie po prostu jakieś szukanko. I będzie szukanko. Tutaj na ten 2316. Także tam, Piotrze, te 2316 będzie decyzja o eksmisji, o wyjściu u ciebie. No tak, mam też ustawione zlecenie, więc No. niech się dzieje, pola nieba, bo akurat jestem w trasie, Z uwagi na brak więc za nowych dużo nie szczytów, klikam. z uwagi na brak nowych szczytów, było bardziej prawdopodobne, że będzie zejście
a zejście w dół niż w górę. Natomiast teraz niech podejdą sobie do 2316. No i tutaj będzie decyzja po prostu już o longu, nie? Także myślę, że nam podczas sesji dadzą i cierpliwie musimy wytrzymać, no bo nie chciałbym wchodzić na przestrzenie 50 pipsów, bo to jest najgorsze, co można by było zrobić, żeby nie doczekać do miejsca, które się zakłada z góry wejście, nie? Ale możemy sobie pogadać. Jak są pytania, zobaczę czat. Jest, chyba cyp dopiero odsypiam, nie? Wraca mi energia. Oczyszczasz się? Tak. Oczyszczam się. Surowe odżywianie robię z Mariuszem Budrowskim. Soczek z selera, pół litra powinienem pić, ale nie było selera, więc walnąłem 2,5 sety jabłkowego soku i selera. Trzeba, wiecie, trochę ten smalec zrzucić z siebie, nie? Ale cóż więcej potrzeba? Zdrowia tylko, kochani. Tak to wszystko, wiecie, to jest walka o ten pieniądz, o papier, który tak naprawdę i tak nie będzie miał kiedyś znaczenia, nie? Jak to ktoś tam powiedział, i tak po prostu żywi z tego świata nie wyjdziemy, także nie ma co się po prostu spinać, nie? Tyry, ty, tyry, ty, 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 tyry. A jak tam w czacie są jakieś pytanka? Czat. Słuchasz mnie? Joanna 2365, tak, 2365. Jak najbardziej ma to sens. Słuchajcie, słuchajcie, no. Łukasz, a zerknij, bo tak teraz patrzę tutaj, cały ten ruch od lewej, jakbyś Fibo na nim rozciągnął, to tutaj ten szczyt na 882, który mamy pierwszy teraz, on był taki do złapania? Teraz na longa, czy? Cały ten ruch od lewej, cały ten ruch długi od lewej, od samej całkiem lewej, jakbyśmy go złapali w Fibo. Tutaj tak mówisz, to wygląda na oko, że też to chyba było, nie? Do od złapania. Tego loa. Tak? Czekaj, bo nie widzę, bo ja to mam. Ten albo ten od tego następnego byśmy nie mogli łapać, bo on to by tak lepiej chyba wyglądało. Ale Ten nie następny wiem, który szczycik, nie? zaznaczyć, żeby wszyscy wiedzieli. Mówisz o tym ruchu na spadki, tak? Czekaj, bo nie widzę. Tak. No, cały ten ruch. Pamiętaj, ten, który masz pomiędzy tymi dwoma fibo, tak jakby, nie? Rozciągniętymi. Chodzi ci. Czekaj, no to. Czekaj, bo miałeś, o, no tak, no, i tam, no, jak to wygląda? No, nie no, jak najbardziej dobrze kombinujesz, tylko zobacz jedną rzecz, że jeżeli ja mam taką sytuację tutaj, akurat no. W tym miejscu, że zobacz, mamy tutaj jakieś po prostu już wsparcie, coś tam po prostu przebili, poszli, nie dali tu po prostu nowego dołka, to wejście już było ryzykowne, ale tutaj poniekąd się porobiły potwierdzenia, tak, i tu na spadki. No ale tu niestety chciałem troszeczkę, żeby podeszli tu, bo było dla mnie mniejsze ryzyko, żebym po prostu handlował. Z uwagi, że jest nowy low, tak? Z uwagi, że po prostu brak nowych szczytów, ale delikatnie chciałem, żeby to liquidity po prostu tu zostało zdjęte, no i dopełnione to, bo nie uważam, że to jest po prostu do końca jeszcze zgarnięte, nie? A nie jest na pewno. Nawet na 100% jestem pewien. Także no no to, okej, okay, okej. Okay. Wiesz, zaufaj sobie też, nie? No. Po No to wczorajszym dniu włączam większą pewność siebie, bo tyle mi wybiło BF, bo tak się, kurde, asekurowałem, że po prostu, no nie ma nic gorszego chyba niż taka niepewność i asekuracja, potem nie. za szybko schodzić Nie, nie, tymi. nie, nie, nie. Nie ma nic gorszego niż niestosowanie systemu. No, a wczoraj tak próbowałem trochę Jeżeli masz asekuracyjnie. 882, to po prostu wchodzisz. Nieważne, czy będzie stop loss, czy nie stop loss, to jeżeli już obrałeś jakiś konkretny ruch, czyli w tym przypadku jest impuls, dali ci tu bla, 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 dali ci zmianę charakteru i tak dalej, i tu jeżeli wchodzisz na pierwszy strzał, no to nic nie ma po prostu takiego, żeby sobie gdzieś tam nie zaufać, nie? Mhm. Jak sobie Nie, nie no widzę to, zaufasz, wiesz tam. no to wszystko nabierzesz pewności. Wszystko, co mówisz generalnie gdzieś tam, no niestety ja jestem osobą, która uczy się na swoich błędach i z dnia na dzień widzę, że wszystko, co mówisz, łącznie z notowaniem wszystkiego i tak dalej, to są rzeczy tak niezbędne, że Oczywiście. no po prostu. A przecież ten system nie jest nic skomplikowany, bo nie jest prosty, tylko wymaga po prostu posiedzenia troszeczkę w strefach i przypilnowania po prostu stref. Tak samo jak ja w tym momencie chcę przypilnować tutaj poziom 2316, po prostu czekam. No mógłbym teraz tu w środku wejść, ale pytanie, z czego mam tu wejść? No jedynie, jak mogę rozciągnąć na tym ruchu, tak, możemy się pobawić po prostu, wiesz, w zabawę pod tytułem pomieszanie strategii.
Mam 6,67 FIBO u Michała, tu w tym momencie. Tak? Ale tu musiałbym zagrać po prostu maksymalnie stop loss, no też mi wychodzi, nie jest taki mały, bo te strefy są duże, nie jest taki mały, żeby to wyszedł mi, nie wiem, z 50 pipsów stop loss, no to cyk, wchodzę, najwyżej mi 5 pipsów zabierze, nie? Tak? Ale czy jest sens tu wchodzić 6,67, jak pod spodem jest do pokrycia locha, jak do pokrycia jest tu do wick, który jest wybijający po prostu jakby to, co zadziało się wczoraj? No nie sądzę, nie? Dlatego po prostu uważam, że to zaraz rozjadą i wolę tutaj już poczekać, no bo to jest, wiesz, 2-3-2-1 na 2-3-16, no to mamy strefę 50 pipsów, to jest dużo, nie? Ani to na shorty, ani to na longa, nie? W tym momencie, nie? Na longa nie jest, bo nie mam nowych szczytów, prawda? D1 mam shortową. H4, tak, gdzieś tam po prostu widzimy, jak to wygląda na H4, nie? Na H4 mamy po prostu w tym momencie trochę mielonkę. Przełączę po prostu co innego, bo tu nie mam rysunków, no to włączę inny instrument. Widzimy na H4, jest tu w tym momencie po prostu testowanko, to co wam powiedziałem na początku. Testowanie jest tej świecy objęcia i tak dalej. No to tu też liczę, że stestują akurat tą H4 i to też poniekąd takie, wiecie, śmieszne, nieśmieszne, bo z małych interwałów i tak to widać, i tak to widać, ale jeżeli tutaj dojdą do tego gdzieś 2.16, no to będzie 8.82 tej H4 znowu świecy, nie? Tak? Bo widzimy tu i tu jest szansa, że albo po prostu ją musną, lekko wybiją, bo mają tutaj do pokrycia do poziomu 2311, albo już tu zareagują, no i polecimy po prostu dalej na longa, no bo troszeczkę nam się tutaj flaga, tak, mamy dywergencję, mamy tu na H4, widzimy wypompowany ten wykres i dywergencję tak zwaną wzrostową, standardową, to wam tu podrysuję. Tak, to jest dywergencja, czyli na wykresie, gdzie są świece, w tym momencie rysuje się po prostu, musi być wyższy dołek, niższy dołek, tak, wyższy dołek, niższy dołek, a na stochu czy na RSI musi być po prostu wypompowanie, podkreślę jeszcze raz, wypompowanie w granicach tych 80, 85, 90, czym większe, tym lepsze, tylko że też nie czekajmy do stówy, no bo jak będziemy czekać do stówy, to nas po prostu wykres nie zabierze i znowu nam odjedzie, tak, tu widzimy. To jest dywergencja standardowa, a wzrostowa. Także widzimy tu, czy na stochu, czy na RSI, mamy po prostu wyraźne, tak, wskazówki, bo tu mamy na 4, tu mieliśmy wypływanie na 20, powiedzmy, tam 2, tak, mamy informację po prostu, że jesteśmy wypompowani, co oznacza, że może być, i wczoraj wam też pisałem, że potrzebujemy H1 takiej eksplozyjnej, tak, żeby było potwierdzenie, że jest tu po prostu gdzieś informacja, ale ta H1 nie jest jeszcze, H4 nie jest jeszcze w tym przypadku po prostu stestowana. Na H1 też prawdopodobnie nie jest po prostu stestowana. Tu mamy, widzimy, to co powiedziała Joasia, jest tu miejsce do 2305. Choć uważam, że oni tutaj mogą się po prostu już tak w okolicach tych 2.14-16 już tutaj po prostu zatrzymać, nie? Także ja tutaj 14-16 będę tak czy inaczej szukał longa, nie? Pa, para, para, pa, para, para, pa, 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 pa. Widzimy to wypompowanie? Tak, tutaj na H1 widzimy nawet 16. Także widzimy, tutaj szorowali po podłodze, ale to szorowanie po podłodze, zobaczcie, gdzie się zaczęło, nie? Czyli musi wszystko po prostu jakby uzupełnić się i dać potwierdzenia. Tu cały czas spadki, spadki, spadki. Na H1 nie było żadnych spadków. Dopiero zaczęło coś tu się dziać. O, i jest eksplozja, i tu jest eksplozja. Dopiero tu dali potwierdzenia. Czyli dość po prostu późno na H1 byśmy po prostu to widzieli, nie? Na M15. Na M15 już tu, o, powiedzmy, że tu w gąszczu tych kilku żołnierzy, tak to nazwijmy, czyli świec po prostu wzrostowych, już mogliśmy mieć po prostu jakąś informację na wzrosty. Na M5. Na M5. No wszystko mniej więcej działo się w tym samym przedziale. Dobra, czekamy. Zresetuj wykres. Wrócę sobie tutaj do tego, do. Dobra, 667 poziom. Tak, to byłby 667 poziom. Dobra, jest to 667 Michała. 667 Michała. Zobaczymy, co tu się dzieje. Jak dadzą nam świeczkę, jakąś potwierdzenia.
Bo RSI, ale jeszcze na RSI jeszcze tu potrzebujemy tak samo. No są, wiecie, na 15 sekundów to są ruchy mikro w tym momencie. Z 10 pipsów to nawet nie warto skórka za wyprawkę, dopóki nie będzie potwierdzenia solidnego. To wszystko jest kupowanie marzeń w tym momencie i łódź szczęścia, że pójdzie, nie? Dlatego wolę wyczekać do strefy, którą po prostu rzeczywiście chcę zahandlować, nie? Ale coś takie live treningi zawsze dadzą, nie? Że więcej jest pogadania sobie. Ogólnie możemy po prostu wejść jeszcze na NZDGPY, bo NZDGPY dzisiaj mi alarm przyszedł w ogóle. A tak. NZDGPY H4. No, H1. Widzimy na H4. Przyszedł mi alarm, dlatego że po prostu no zaspoileruję, tak? Wiadomo, że będziemy handlować niedługo więcej instrumentów. I przyszedł mi alarm też tu wcześniej. Parę, bo miałem dwa akurat ustawione. A na 882 po prostu test na tą H4, bo wziął się po prostu z tego impulsu, tak, wziął się po prostu nowy szczyt. Także tutaj ta NZDGPY, NZDGPY, tak, NZDGPY ze stop-lossem w tym momencie maksymalnie 12 pipsów, handlowałbym to na longa, nie? Ja sobie 12 pipsów to wrzucę, nie? Ustawię tą pozycję na wykresie, tylko żeby mi złoto nie uciekło, bo bym się wkurzył bardziej się. Bo to jak obserwuję kilka instrumentów, to potem mi jedno ucieka, nie? Albo ostatnio piszę wam, piszę wam i uciekło. Nie zarobiłem X, Y, Z. Bo tak to wygląda nieraz, nie? NZDGPY ja sobie odpalę na longa. Pozycję długa, tak, no już tu mi ucieka trochę, ale to nie ma stresu. Ze stop-lossem sobie zrobię 78, więcej nie potrzebuję, to będzie bardzo mały stop-loss. H4, tylko sobie jeszcze wrzucę H4 teraz. H4, tu co najmniej do tego, czyli 92, gdzieś 60, przejdziemy jeszcze na M5. Dałem piątkę, zresetuj wykres. Dobra. O, ostatnio się nauczyłem tego, a tu nie działa. Aha, na Macu działało, a tu nie. I w dupę. Dobra. I tutaj wyciągnijmy to i jaki tu jest potencjał. Dobra, bo to jest do pokrycia i cały czas idziemy w górę. No to NZDJPY ja sobie tutaj po prostu odpalam. Wyjątkowo, jak widzicie, NZDJPY odpalam sobie na wzrost trade. No to tu jest 1 do 5 prawie chyba, co? Czy nie? No, jeden, jakbyśmy to Ile tam ci pociągali wychodzi? jeszcze wyżej. No, jeszcze, czy, no to momento, 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 zobaczę jeszcze wyżej. Tu jest to oberwanie, ale oberwanie oni nigdy idealnie nie wybijają, tylko zawsze przebijają. Nie wiem, czekajcie, jeszcze 15 zobaczę. 15, co tu jest na 15? 90. Tu jest tu pociągnięcie dotąd. No to śmiało. No 92. 92,80 nawet. No to tu będzie 92,80, tylko sobie zaznaczę. Promień poziomy. Promień poziomy. Tak, bo tu jest po prostu no, solidne do pokrycia. Nie wiem, co to było tam po wydarzeniach. No to tutaj do tego miejsca jest piątka, teraz przejdźmy na mniejszy interwał. Zresetuj wykres. No już trochę nam to odjeżdża, ale to bezstresowo. Tak, bezstresowo do 9, tutaj do nawet może stestują 9186. Dodaj, ale tak samo sobie jeszcze tu ustawię. No już. Niech se jadą, to jest bezstresowo, to jest 2 pipsy, to. Tu potencjał śmiało jest na no 1,8. Także ja sobie to po prostu cykam. Marek buy, pyk. Pyk, modyfikuj zlecenie. Stop lossa sobie robię 91. 90. 98. 91. Zaraz zobaczę tu, żeby ten jeszcze ten dołek sobie zobaczę. To oczywiście targetujcie według swoich po prostu depozytów, nie? Żeby też była jasność. 91 większy nie jest potrzebny jak 74.
91,740. Czyli w tym momencie to jest 16 pipsów stop lossa plus minus. I target robię 92. Trochę tutaj spread zdejmiemy, bo akurat tu jest spready są trochę. No to 92. Tak jak zrobimy to tu. 91 tu. To będzie 1. Dotąd ile będzie? No 1,6 zrobimy. 92,800. 92,800. Pyk. Dobra. Także to zostawiamy. A widzimy też teraz na M3, to co wam wczoraj ostatnio mówiłem, to jest M1, zejdę z powrotem, będzie bardziej widać. Widzimy po prostu te takie rekiny, czyli jakby wyjazd po prostu widzimy. Tak? Wyjazd za RSI za 20,80, to widzimy jak po prostu mamy takie rekinki, a też jak zobaczycie sobie według naszego systemu, tak, to spójrzcie, to co po prostu gdzieś tam mówiłem teraz na złocie, zobaczcie, mamy zmianę charakteru, tak, mamy zmianę charakteru, cyk, zejście, mamy nowy szczyt i tu w tym momencie widzimy, to jest troszeczkę jakby spóźnione wejście, bo jesteśmy już troszeczkę na kontynuację, ale tu mamy śmiało po prostu wejście z 8,82. Nie, oni tu mogą gdzieś wrócić, po prostu jeszcze mutnąć te lekko B, tak, niektórym, bo niektórzy może już tu są w tradzie, ale tu mamy strefę 786882 tego impulsu, tak, na kontynuację zgodnie po prostu z trendem. Także to nie jest po prostu głupie wejście, sobie po prostu to zwyczajnie trzymamy, wracam do złota. No zerknij, bo tam leci grubo w dół. Dobrze, właśnie o to chodzi. No ja wiem, tylko żeby nie uciekło. Jak ucieknie, nie przejmuj się, przyjedzie kiedy indziej. Ja wiem. No, najgorsze, jak towarzyszy po prostu stres temu i tak dalej, nie? Najgorsze to jest odrabianie. To jest najgorsze, chyba, na razie u mnie. Także Joasia, tam na demo widzę, że ci dobrze idzie. Zdecydowanie lepiej niż na live'ie. No bo na live'ie za szybko, za dużo. Ale dlaczego? Czym chciało. Jest to spowodowane? Jest to spowodowane, że nie wchodzimy w naszych strefach. Prawda? Nie, że chce się za szybko. Czyli wchodzisz wcześniej niż przyjdzie, niż nasz poziom 8,82. Tak, dokładnie. Właśnie o to chodzi. Żeby nie odjechał. No to właśnie, no to jak będziemy w ten sposób myśleć, no to potem będziemy musieli, stwierdzicie, że kurwa handel na 46 pipsów nie działa, trzeba robić na 100. Trzeba robić na 100, nie? Bo nie to tak... 1 do 2, tylko 1 do 3 od razu. Czemu no. Tak, nie? 1 do 1, 1 do 2, po co? 1 do 8 teraz ustawiłeś na NZD JPY? 1 do 6 jest. No. Ale wiecie, jak ktoś tam zbierze sobie po prostu wcześniej, to wiecie, to nie będzie po prostu żadnego problemu z tym, nie? Tak, na NZD JPY jest o tyle, że jest, no... Nie jest zerowy spread, także normalnie gdyby był zerowy spread, ja mam entry 9,1,9,17. Tak, 9,1,9,17. Ja mogę wam tutaj po prostu podrzucić te screena, że jestem w pozycji, żeby byście widzieli. Ja mam 9,1,9,19. Dobra. Czekam tylko Wiktorowi tu napisze. Czekam Wiktor. Wiktor na 2,3,1,6. Tak. Wiktor czeka na matmę albo na fizę teraz. Tak. Joasia, a w której klasie jest Wiktor? Trzeciej. Czyli to jeszcze nie matura nawet? Nie, 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 nie. Po co on się w ogóle uczy? Tylko mu tego nie mów. Słuchaj, to musi... Że go nie to ma, to walczymy, nie? Walczymy codziennie z tym, także... To musi jeszcze, być. Jeszcze musi dotrwać. No przynajmniej do matury, bo nigdy Słuchajcie, nie wiem. Ja też nieraz dzieciakom wiesz, mówię, po chuj wam ta szkoła i tak dalej, nie? Tylko ogólnie no jakiś tam zawód ludzie muszą mieć, także wiesz, potem w towarzystwie... No, chociaż do matury, nie? Nie mam, do matury. Nie mam zawodu, bo mi tak namieszali w głowie. Była tam taka, nie wiem, Joasia, a na chuj ci tam szkoła. No, to nie? No, ale potem może zmienić decyzję za jakiś czas, więc ta matura, no niech będzie, bo jakieś to jeszcze są, jakieś drzwi otwarte. Ja na maturę nie... Wiadomo w dzisiejszych czasach do czego, ale...
No dobra, może ja jeszcze działam starym systemem. Tak, Joasia, niech nabiera elokwencji, będzie edukatorem w Growa Session. Tak. Chętnie, Tak. chętnie stanowisko oddam w przyszłości, także To niech się uczy. jest taki cel, nie? Bo ja bym chciał po prostu mieć w firmie inne zadania i mam inne zadania. No, Łukasz, napisałeś gdzieś może, jakie jest wejście, bo uciekło mi trochę, bo akurat byłem tu poza na chwilę. nic jeszcze nie pisałem. Wejście po prostu chcę robić tutaj w poziomie 2, 3, 16, Aha, albo myślałem, że. przynajmniej niech dojdą mi tu do 8, 8, 2. Okej, dobra, dobra. Cierpliwość popłaca, a ty tam powoli szykuj się na zamykanie tego skarbów swoich. Albo przynajmniej zabezpiecz, Zabezpieczony. połowę zgarnij, część zabezpiecz i tyle, nie? Jeżeli ktoś ma jakieś Tak, pytania po zrobię. prostu ogólnie o coś innego, to kochani, jest 60 osób, pytajcie śmiało, tak? Cześć wszystkim, dokładnie, ale ważne, czy się zgadza, ja nie mam A matury. co myślisz o tym, co ci pisałem, żeby to szkolenie z Cypru wrzucić na twoją checklistę, bo było bardziej wyjaśnione niż to, co jest na checkliście? Wiesz co, na razie nie, dlatego że po prostu będą wszystkie nowe bootcampy, wszystkie nasze checklisty będą nowe. Tak? Jak wszystko się Tak, uda, to coś do konferencji słyszałem, będzie nie? nowe, a w maju będzie na pewno. I pytanie, czy będzie to nagrane naszymi mordkami, że tak powiem, czy będzie w AI-u. Cokolwiek to jest. W tej nowej technologii, o tak to nazwę. Tak? W tej nowej technologii. W tej nowej technologii. Dobra, ustawimy sobie tutaj. Niech A sobie działa. w którym miejscu ty teraz tutaj chcesz wchodzić i dlaczego? Ja chcę wchodzić tutaj 2, 3, 16 na wybicie po prostu tutaj tej świecy objęcia, albo co No. najmniej przynajmniej poczekać po prostu na wybicie tego kikutatu. Dobra, okej, o to mi No. chodzi. A co, Wiktorowi przecież? Nie, 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 ja mam tak ustawione, tylko ja mam tylko jednego kikuta i dlatego się pytam, czy jeszcze czekamy na tego drugiego, czy no, czy Stoblos jakby był, to tak by załapał, ale no właśnie się dlatego się pytam, na co ty czekasz, na co patrzysz? No, wrócenie na baj, tak. Łukasz, ale generalnie chcesz tutaj łapać tylko krótkiego longa. No, takiego Bo do. docelowo myślę, że tam do tego 2304 mają potencjał, żeby zejść, 2305. Czy sądzisz, że już po prostu polecą? Nie, Jeżeli tu polecą. braknie im siły, no to wiadomo, To możemy lecą sobie w po prostu górę. prognozować te 2, 3, 6, 5, tak wam powiedziałem, 2, 3, 7, 5 jest jak najbardziej po prostu realny. Czyli jeżeli teraz przebiją tego loa, tak? To znaczy, że stestują 2305. Wtedy jest duża szansa tak na kontynuację A na dwa. jeżeli tu się odbiją i polecą, zrobią nowy szczyt, to wtedy lecimy 2360. No już ten nowy szczyt po prostu widzicie, ten poziom 2, 3, 3, 4 jest testowany wiele razy. No, chyba z czwarty raz, No dlatego tak się to znaczy, że tam zastanawiam. to jest dla was wskazówka już zapytania, Że brak siły. że tam po prostu jest brak siły, pytanie czy tam po prostu tego, bo tam wiecie, to jest, w tym momencie jest zbieranina. Jak popatrzycie sobie szerzej na po prostu na M3 na przykład, to wiecie, to jest zbieranina. No mają interwale, to jest zbieranina, nie? Czyli oni tu zbierają, nastąpiło wybicie, teraz muszą tu pozbierać, ponieważ no ten ruch, przyznajcie szczerze, że był zbyt oczywisty. Ilu ludzi tu handlowało? Raz, dwa, trzy. I teraz tu o to chodzi, żeby ludzi złapać, pozbierają, a przecież zareagowało raz, bez stop lossa to zareaguje i potem może być bum. I ludzie pomyślą, ci co handlują bez stop lossa, a na pewno zaraz zawróci, a na pewno zawróci, zawróci, zawróci. No i tak się może zawrócić, że może być z tego nowe ATH, nie? Bo poziom 2305, pamiętajcie, że jest już przeszedł do historii i został po prostu już skorygowany, nie? A to było największe wsparcie na D1. Tak? Największe wsparcie na D1, dobra. Bo my tu gadu gadu, a tu cenka sobie. Bo to prawie dochodzi. No. O, i leci, 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 leci. Dobra. Ja na 882, tutaj na 2317. O, widzicie, alarm mi przyszedł. Tak. Dobra, jeszcze trade. Część pozycji sobie tutaj biorę. Ale to Czyli lecisz teraz na pierwszy strzał. mniejszym lotem, no. Tu.
Dobra. Ale teraz shortujesz, czy? Nie, na longa będziesz o tym. Aha, okay. Na No to longa teraz będziesz. generalnie, Łukasz, ja powinnam sobie zabrać partiala, bo ponad 46 pizzów już mam w proficie, A i jeżeli nawet jedną może wyjmę. zostawić, nie? Bo masz zabezpieczone. Jak masz zabezpieczone, to No może tak, zostawić. demo to jest zawsze zabezpieczone, także. No. Dobra. I widzimy tutaj, widzicie, na 15 sekundówce. No jest ładne wypompowanie, tak? Ale zobaczymy jeszcze, co tu zrobią na tym kikucie, czy to po prostu będą potrzebować zejść, czy nie. Na Teoretycznie to... minutówce jeszcze wypompowania nie ma. Proszę? Na minutówce jeszcze wypompowania nie ma. No, najprawdopodobniej tak. No, ale nieźle już, nieźle. Nieźle, nieźle. Mogą ci testować po prostu tutaj ten lojk, nie? Na 2,3,16 będę tu najwyżej dokładał. Ja mam w tym momencie entry 2,3,17,89. NZD GPY na razie mieli w okolicach entry. Ale stop lossa daje 46 pipsów, czy jeszcze niżej? A. Ja nie mam większego stop-lossa jak 46. Wolę po prostu mieć stop-lossa, a potem wejść jeszcze raz na już potwierdzenie, nie? Wszystko zapracowane, mało to się odzywa. O, jest Dorotka. Siedzi tam cicho, nic się nie odzywa. Dorotka siedzi cicho, się nikt nie odzywa. 2,3,16. Będę robił ostatnie wejście. 2,3,16. Ten jeden kikut jest, można powiedzieć, że jest zdjęty ten, nie? Jak tam mam jedyneczka? Dochodzi? Dochodzi. Się teraz bardzo mocno zastanawiają, co mają robić, czy góra, czy dół. Dobrze było, że teraz szybko poszła dzida do góry. Opuszczenie tej strefy, no to jest potwierdzenie takie, że wiesz, Że na longi. że jesteśmy w dobrym miejscu. No i świeca objęcia jest. Łukasz, sorry, uciekło mi gdzieś. Czy możesz powtórzyć jeszcze raz stop lossa robisz sobie na 46 pipsów, tak? Dzięki. Znaczy nie handluję na większym przeważnie, o, że tak powiem, nie? Raczej bym się skupiał do mniejszego stop lossa, ale dobra, tu potwierdzonko mamy. Zobaczymy, czy będą chcieli ten dół stestować jeszcze, czy nie. To nie. Dziadostwo, bo tu jest trochę. Pytanie, czy potrzebują tu dojechać, czy nie. Dwa. Minimalnie, albo jest na tym samym poziomie, albo minimalnie jest lekko niższy ten, nie? Czyli coś ten dołeczek stestowali, bo oni tak wracają. No bo tu dużo ludzi ma break-eveny poustawione, nie? Ci, co łapali po prostu, co tam my spaliśmy, a niektórzy łapali. Tak złoto niestety dziadowskie jest, że wróci, wybija, ale dobrze. Jak teraz dadzą nam nowy szczycik, no to jestem dobrej nadziei na tym trejdzie. Dobrej nadziei. No, tu nie przebili tego poprzedniego, tym knocikiem. Przebili? Nie. Tam wiesz. Nie Predem przebili. robotę zrobili. Pewnie. Co na wykresie nie widać. Ale no nie jestem pewien. Jeszcze wiesz, jeszcze tu mają Nie, lekko miejsce. na MT5 ładnie widać, jak ma się, wiesz, Tak? tą siatkę wyrysowaną. No to tutaj niestety nie stestowali tego. O, idą w górę.
NZDJPY na niebiesko się robi. Mówisz na jakiej? Na M1 czy na piątce to masz? Na M5. No, ciutkę, ciutkę po prostu. Tak, myślę, że tam wiesz. spreadem, gdzie niewidoczne mogli robotę zrobić, nie? Bo pamiętaj, że ty pewnie jesteś na MT0 i ty nie widzisz tego spreadu, a innym tam pukło jak na rybach, wiesz? Spreadzikiem. Złotko, złotko coś tam się rusza w dobrą stronę. I teraz modlimy się. Grow up session, grow up session. Ale jest dobrze, jestem dobrej myśli już na tym tradzie. 10 pipsiorków, już takie było nawet, 10 pipsiorków. Kiedyś byłoby dla mnie marzeniem wejść sobie codziennie zrobić 10 pipsów, nie? A teraz? Takie 30, 46. Jak sobie każdego dnia zrobię. Nie zawsze się uda, nie? Wiecie, kiedy najmniej. Ty się kurwa tam, Wiktor, ucz. Ty się tam, dziecko, ucz. Wiktor mówi, że dostał 4, 5 i jeszcze zarobił. Więc Tak? 4, 5. multitasking. Ale zarobił od nauczyciela w kark, czy. Nie, zarobił na tradingu jeszcze, także on robi trzy rzeczy na raz. Dobrze, inteligentny gość. Ja też obalam jednym punktem z matmy. Ja to oblałem jednym punktem z matmy. Ja nie podchodziłem do matury, kochani, bo mi się nauczyciele pytali, czy podchodzisz do matury, czy nie. Ja mówię, że nie podchodzę. To zdałeś technikum. Jak podchodzisz, masz poprawki. Ale mniej więcej w szkole nie było, jak byłem. Nie? A bo byłem zaspany, nie? Bo to wtedy były czasy, gdzie byłem przed ślubem, kochani. I miłość była ważniejsza niż w ogóle jakakolwiek nauka dookoła, także pogratulować Wiktorowi, że w tym wieku po prostu chce mu się uczyć. Ale grzeczny chłopak, nie? Na wyjeździe na Cyprze widziałem grzeczny, nie pijący, nie palący, także dobrze. Powiedział, co na Cyprze zostaje, to na Cyprze. Co w Amen. Vegas, wiesz. Amen. To No. dokładnie, dokładnie, że tak. Dokładnie, że tak. Gdzie wy tu wracacie? Jedźcie w górę, bo tu nie macie już po co. Ja tu lecam po moje 2, 305. Najwyżej zatrzymamy się na stoplosie. Spokojnie. Jeszcze z 20-30 minutek posiedzimy. 2316 i tak będę po prostu patrzył jeszcze, czy tam jest potwierdzenie, bo mogą wybić ten low i wtedy po prostu z powrotem, nie? A jak tutaj już, jak 20, 2310 rozjadą, 234, no to wtedy tam możemy się spodziewać, Joasia, miejsca, gdzie ty chcesz. Czaciku, coś tu się zapaliło, czacik. Mniejszym lotem na baj. Ja miałam to samo, żeby zdać, to nie podchodziłem tego. To dzisiaj mamy środę, nie? Tak. Ktoś mi tu puka, nie wiem czy słychać, czy nie, ktoś mi tu wali z tyłu, a wali. Także Azja to jest zawsze taka akumulacja. Londyn to jest manipulacyjny, nie? Z tego co widzicie, zauważyliście to?
że na Azji akumulują, czyli zbierają, na Londynie jest zmanipulowany, a na Nowym Jorku jest po prostu dystrybucja, czyli po prostu jest realizowanie targetów po prostu albo z low, albo z high, nie? Jest też indykator do tego jakby, a ja to wolę obserwować na suchym wykresie. A jaki stop loss ustawiłeś? 46 pipsów mam od swojego wejścia. Moje To na ilu wchodzi? Rozumiem, że wejście jest teraz na jesteś panem. 2,3,17,89. Jak ustawisz 2313, to większy ci nie jest potrzebny. Zależy, jaki masz rentę. 2313 maksymalny stop loss, nie? Przynajmniej ja mam zerowe spready, no to nie potrzebuję dodawać 6, nie? Bo więcej nie jest, według mnie nie jest potrzeba. Jak pójdą, to pójdą już tam, gdzie Joasia bardziej chce. Ale nie potrzebujemy, żeby niżej szli. Londyn jeszcze manipuluje. Dwa 16 sobie jeszcze będę dokładał. 2,16 już masz ustawione. No nie, bo jeszcze nie doszli. 2,16. Jeszcze nie doszli. Trade. Buy limit sobie włączę. Buy limit. 2,3,16. I tu stop lossa sobie 2,12,40. Jak zabiorę oczywiście. Jeszcze do alarmu trochę brakuje. 46, 2,11, 2,11, 2,3,11 i 40. O, pytanie, czy Ale tutaj. widzisz, generalnie jak się patrzy teraz na ten wykres, no to ewidentnie jest trend spadkowy, tylko pytanie, do którego A. momentu, nie? Do którego momentu będą chcieli to testować? Bo są niższe szczyty, niższe dołki i lecą w dół, a teraz o. Sami nie wiedzą, co chcą. No ale to, co chcieli zrobić, to zrobili teoretycznie. No wybili teraz. Widzisz, to co mówiłem, to jest po prostu domknięcie. To jest ta, brzydko to nazwę, ta jebana cierpliwość. Tak? I to nie wchodzenie na pierwszy strzał mimo wszystko, tylko czekanie na system. No. Teraz jakby tu pochodzą. Chyba, że będzie eksplozyjne po prostu opuszczenie, no to jeszcze lepsze, no bo jeszcze mamy potwierdzenie i przecież, wiesz, na 2,3,2,1 śmiało możemy jakiś target realizować, tak, no, bo mamy 30 pipsów. 2,3,2,3 kolejny target, no bo to są szczyciki, nie? Tu była akumulacja, tak, tu była akumulacja pieniądza i tak dalej, nie? Londyn, teraz... Masz na myśli, że to byłoby na buy, czy na sell? Nie, no na baja jesteśmy, Andrzej. Ja jestem na baja cały czas. Ja jestem na sela od górki. Ja jestem na baja, nie mieszajmy, ponieważ Joasia jest na sela już od góry. Prawda? Tak. A ja cały czas podczas sesji, cały czas mówię, że czekam na poziomie 2,3,16 albo 8,8,2 i 8,8,2 już jestem w transakcji, a 2,3,16 to jest na wybicie po prostu tego lowa i tak dalej. Także nie mieszajmy, bo kurwa, wyjdzie banzaj. Wyjdzie banzaj, nie? Piotrek był też po prostu gdzieś tam na selu, ale od samej góry, prawda, Piotrze? Ulala. I teraz zobaczcie, jeśli chodzi o Azję, to śmiało można nazwać akumulacją. Londyn, tak, Londyn. Jest tutaj ósma, widzimy. Jest wybicie akumulacji z jednej strony, czyli to jest manipulacja. I jest wybicie manipulacji po prostu z drugiej strony. Tak? I teraz w tym momencie po prostu tu będzie określenie, tak, gdzie idziemy. I według mnie, no, ten poziom 2, 3, 3, 4. Czekajcie, muszę po prostu tylko, bo zaraz jak kichnę, to czuję, że ekran będzie pełen. Dobrze, że ekran, a nie portki.
Nie, jak rano wstanę, to ja mam zawsze takie, wiesz, zatoki i tak dalej. Tym bardziej, że nie powiem, że nie pograndziłem trochę, bo zawsze jakiś tam, wiecie, drineczek wjechał. Nie upijam się, ale jakiś drineczek nie szkodzi. Dlatego mam postanowienie, że od Cypru jestem na warzywkach, owockach. Nie chcę jeść mięsa. I no, troszeczkę czas siebie zadbać bardziej znowu. No, także. A trochę przeżyłem na tym, na wyjeździe, ale to nie jest na ekran, na nagrywanie, bo i miałem zatrucie pokarmowe mocne wołowiną, także było grubo. Tak to nazwę. No dalej, dajcie nowy szczycik. No i ten poziom 2, 3, 3, 4, mówię, to jest do obserwacji tylko, tak? Ci, co po prostu jesteście na live, bo osoby, które po prostu gdzieś tam nie są na live. No to pamiętajcie, że on już był tyle razy testowany, że mogą po prostu go wystrzelić w pierony i pójść pod 2-3-6-5, 2-3-7-5, nie? To też po prostu miejcie to na uwadze. Miejcie to na uwadze. Jeszcze 20 minut maksymalnie siedzę. Cokolwiek po prostu się tu nie zadzieje. Ale coś tu robią, to co być może jest dobre dla nas. Dobra, ten poziom sobie tu, te Fibo skasuję, żeby mi tu nie przeszkadzało. Fibo skasuję i tą pozycję też tu skasuję. Bo tu mi teraz na razie tylko szpeci. Tu sobie... Zawsze, zawsze mówisz, że dobrze by było, żeby trochę bokiem pochodzili, nie? Więc chyba jest dobrze. Tak. Kąsają, nie? Tylko widzisz, oni mogą teraz po prostu pociągnąć. Jakąś tutaj drobną linię trendu łamią. Dobrze, żeby przynajmniej to wyciągnął tu na te 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, nie? 2, 17 teraz fajnie na powrót wygląda. A jakie take profity zrobiłeś? Ja mam ustawione 2, 3, 70. Ja rzadko ustawiam take profit w ogóle, nie? Raczej jak idę spać, ustawiam. Żeby zamkło, gdyby coś się na rynku zadziało, nie? Bo dzisiaj... No tak, bo jak kontrolujesz, to po co, nie? No i tak, wiesz, do take profitu 2,370 to wiesz, trzeba mieć jaja, żeby też wytrzymać. I tak dalej, nie? Oferty są już przygotowane. Będzie poczytnie na to przygotowane, to mówią bez potrzeby. Bez... Dobra, ja się chwilę wyłączę, muszę jedną wiadomość odsłuchać. Jak są pytania, to mówię, to pytajcie śmiało, albo piszcie, gdzie to jest głos. Dorotka, jak tam po Cyprze? Odpoczęłaś już? Tak, jasne, że tak. Szybka regeneracja i działamy cały czas. Niektórzy po Cyprze jeszcze odpoczywają tydzień czasem. No ja czuję, że dochodzę, ale recepta jest złota, nie? Położyć się 22 spać, 8 godzin przespać. I regeneracja idzie szybciej, nie? Bo tak to połamany wróciłem, że nie miałem po prostu prądu, nie? Nie, nie, ja nie. Dla mnie to było ładowanie baterii i jest moc do działania. Działanie. Śpimy 6 godzin, od 6 działamy, jest dobrze. Wartość będzie dobra, tylko muszę jedną rzecz, bilety, lista konferencji. Lista konferencji.
Już sprawdzam ci, Krzysiu, ale wydaje mi się, że kupił tak dwa bilety na konferencję. Pamiętajcie, kochani, o konferencji 11 maja. Akurat Krzysiu, nagrywam się tu, bo sesję prowadzę. Także zaraz ci po prostu dam znaka. Tak, Bartosz Wojciechowski kupił dwa bilety, tak. Tak, potwierdzam, kupił. Dobra. Łukasz, a jest jakaś zniżka do, jeśli chodzi o Andersie Hotel dla nas, czy nie ma? Na hotele? Tak, znaczy na ten hotel, w którym będzie konferencja, na Andersia, czy jak? To od eventów jest Justyna, także do Justyny piszcie Hampelskiej, do Lusa City od naszej CryptoSpot i Okej, dzięki. ogarnia eventy. Także myślę, że pomoże na pewno, jakaś zniżka zawsze będzie, nie? Pamiętajcie też, że po prostu gdzieś tam możecie szukać, wiadomo, że w grupie raźniej, bo to i się posiedzi. Najważniejsza jest też integracja, po prostu rozmowy kularowe. Natomiast jeżeli cena komuś nie będzie grać w Andersi, no bo to jest taki jeden, wiecie, z centralnych hotelów, nazwijmy to w Poznaniu, a gdzieś można, wiecie, trzy rajki dalej znaleźć za przeproszeniem po prostu taniej, nie? Ale jeżeli po prostu będzie dobra cena, będzie wam pasować, no to jak najbardziej fajnie być po prostu w grupie, nie? No ja się wrzuć, no tam z miliard, żeby to poszło do góry, no. No jak my Kiedyś jesteśmy było sami marzeniem ze dla mnie zbierać spadkowym. 10 pipsów, już by było raz zebrane, drugi raz zebrane, jeszcze jedna Na ile runda. spadkowym jesteśmy? Globalnie jesteśmy w trendzie wzrostowym nadal. Na D1. Okej, okay, nie? No czas by, żeby to wystrzelili w końcu, nie? Czas, żeby to wystrzelili. A w D1 też jesteśmy w spadkowym. Nie, no oczywiście. H4 nam zostało i dzienna. Dzienna jak najbardziej jest Dzienna taka. jest wzrostowa. H4 jest wzrostowa. D1, nie D1, tylko H1 już jest spadkowa. No, ale spójrz na tym, że wiadomo, do twojego miejsca, gdyby doszli do 2, 3, 4, 5, to nadal testujemy tą D1 po prostu dnia poprzedniego, nie? Ale tu Czyli widzimy. jesteśmy w spadkach. Tak, ale tu widzimy, że po prostu to, co mówię, jesteśmy po prostu na wsparciu. Jeżeli to wsparcie przetną na 2200, tam powiedzmy 60 okolice, no to wtedy po prostu możemy się zacząć zastanawiać po prostu, że idziemy na spadki, nie? Ale tu patrząc po prostu na to, że jesteśmy w trendzie mocnym wzrostowym, no bo nie mamy jakoś po prostu super tu przełamania, jeszcze do niego nie doszło, no to wiecie, śmiało się możemy kusić po prostu o system Michała, żeby te 2, 3, 7, 5, 7, 0 według mojej oceny po prostu zrobić, nie? I ten powrót do testu. No, ten powrót, a tu się rozstrzygnie, co dalej, nie? Czy dalej po prostu up? ATH, czy w dół? No, tego nie wiemy, no. D1 na razie jest tego, H4, widzimy świece objęcia, tak? Brak siły na spadki, znowu świeca objęcia, test tej świecy, no i tu mogą zostawić knota i tu po prostu może być rura, nie? Bo to może zostać duży wick. RSI tu, mówię, wypompowane jest po prostu ładnie. Dwugodzinówki nawet nie patrzę. Na godzinówce tutaj widzimy. Świece objęcia, było to stestowane i poszli do góry, tworzy się flaga. No tu jest po prostu nic innego, jak w tym momencie jeszcze akumulacja na dużym interwale po prostu pieniędzy po to, żeby po prostu pojechać według mojej oceny do góry, nie? A czy będą chcieli jeszcze tu po prostu to zmanipulować? Wiesz, to jest gdybanie. Stop loss jest świętością i tyle. Najwyżej trzeba po prostu się ze stop lossem pogodzić, nie? Łukasz, mógłbyś zerknąć na tą drugą walutę też i czy to jest bardziej na kontynuację zrobione, prawda? NZDGPI? Tak, ten baj, który mieliśmy NZDGPI ustawiony. mam odpalonego baja, nie? Tak, zrobiłem. Teraz macie lepszą cenę nawet, nie? Bo ja najprawdopodobniej jestem troszeczkę na minusie na tym. Dwa pipsy pewnie. No.
Ja mam 91,917, no to w 3 pipsy jestem w tym momencie w minusie. No to macie lepszą cenę, nie? Czyli mniejszy SL. Tak. Czy SL jest 91,748, a mam ustawiony ile? 91,748, mam ustawiony SL na 91,740. No to wysłałem na grupie, nie? Na czacie. Tu, 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 tu. I co, mają sens takie spotkania? Każde spotkanie ma sens. Jak Zawsze to czegoś tam? można się dowiedzieć, nie? Mało, mało pytacie, nie? To jest niepokojące, nie? Mało Ja mam ale ty pytanie. tak. Mogę? Proszę. Ale bo ja nadal nie rozumiem tego dziennego low i dziennego high. Nie rozumiesz dziennego low, dziennego high? Tak, bo tutaj na przykład, jakbyś zrobił na to, o, na tą D1, dzienne i do tego ATH byśmy doszli, to z którego impulsu wziął się ten nowy szczyt i dlaczego z czerwonego, a nie obok z tej zielonej świecy? No to narysuj mi to na ekranie. No ja nie wiem jak. Masz rysik. Zobacz. No, bo tu nie No patrzmy na właśnie. ATH, bo akurat tu mamy ATH przy złocie. Bo No normalnie właśnie. patrzmy normalnie na szczyty, tak? Jak popatrzymy tutaj z tego impulsu, no wyszła zmiana charakteru. Czemu? No bo wybili ten dzienny po prostu high. Oczywiście wybili, stestowali, poszli i z powrotem po prostu pomieli i znowu jest nowy szczyt. No to czyli bierzesz po prostu zwyczajnie z tego impulsu, tak? I tu albo rozgrywasz po prostu 882 i tutaj ja mówię na 882 spokojnie możesz, czy 786 złapać 40 pipsów i albo tam wchodzisz na pierwszy strzał, albo lepiej poczekać po prostu na te pomielenie bokiem, na jakąś świecę objęcia i po prostu dopiero wejścia, prawda? Tak? Teraz Właśnie. ta już jest nieważna, ta już jest nieważna. Bo one zostały już zlikwidowane po prostu tą świecą, one już zostały zlikwidowane. Nie wiem, czy tu po prostu była reakcja i dało zarobić, czy nie, bo być może tak, jakbyśmy prześledzili, tego nie wiem, bo akurat to było podczas snu, no bo ten poziom 2304 był podczas snu, ale teraz mamy to, żeby była jasność. Teraz to, co tu widzisz, to, co wyrysuję tu w tym momencie, to już kompletnie nie ma znaczenia. To już jest historia. Bo zostało zniszczone. Teraz najważniejsze po prostu. High to jest ten, najważniejszy high to jest ten, najważniejszy high to jest ten i najważniejszy low to jest to i najważniejszy low to jest to. Inne nas nie interesuje. To wszystko nas w środku nie interesuje, poza tym, że tu Może mamy po prostu, wybite. bo zostało po prostu zwyczajnie wybite. Tak? Wiadomo, że tutaj te ATH też nas, ale jak już pójdą na ETH, to te ATH i tak zniszczą, no bo nie po to pójdą w górę, żeby sobie tylko po prostu, nie wiem, się przejść. Tylko polecam po prostu, żeby wybić tam 100%, no bo jakby nie patrzeć, po prostu niektórzy najprawdopodobniej sam byłem, złapałem to, tak? Zeszli, wybili mi, no i tutaj bym miał po prostu, no, nie chcę mówić ile, Dwie bańki. ale miałbym, o tak to nazwijmy to. Wybili, bo nie robiłem ceny na break-even, tylko po prostu zrobiłem na cenę, także też jakaś handra jest. A u mnie minimalna, no ale po prostu za głupotę się płaci, niestety. Jeżeli nie handlujesz bez stop lossa, płacisz. Nie handlujesz zarządzania ryzykiem, płacisz. Handlujesz z chciwością, coś więcej, no to też płacisz, no bo rynek wróci, po prostu ci to może zabrać, nie? Także i teraz, jeżeli chodzi o te, żebyś to dobrze zrozumiała, zobacz. Skupmy się po prostu tutaj na tej świecy, tak? Widzisz, teraz po prostu albo handlujemy po prostu tutaj bo teraz handlujemy troszeczkę w środku ruchu ten ruch, bo robimy z małych interwałów, no jest po prostu scalping, no to nie będziemy czekać, no bo za czym się doczekamy, no to po prostu trochę mogłoby to po prostu, nie wiem, co najmniej zająć do 15. I teraz albo tu patrzysz obręb 882, albo obręb wybicia, bo może być tak, że oni to po prostu tu minimalnie wybiją, i jak tu dadzą ci po prostu konsolidację boczną, dadzą ci po prostu system, zaczną ci robić nowe szczyty, no to już tu nie ma pieprzenia, po prostu wchodzisz na wzrosty. Tak? To samo zobacz ta świeca. Z czego ona zareagowała? Ona zareagowała z 8,82 plus minus tego ruchu.
tak? Zeszli, wrócili, bo na małym interwale wrócili. No i po prostu być może będzie kontynuacja. Czy będzie? Tego absolutnie nie wiemy. Joasia kiwa, że będzie. Joasia kiwa, że będzie. Czy będzie? Nie wiem. Tak? Ale wiem jedno, że po prostu mogą wrócić i jeszcze wybić. Tak? Wybić po prostu tutaj tego do 2-3-3-6, 2-3-3-4 i dopiero po prostu na spadki, nie? Na to po prostu liczę, nie? Tutaj ta świeca D1 mi po prostu pokazuje, że po prostu weszli do gry nic innego jak kupujący. No bo tą cenę po prostu wybronili. Czyli rynek nie pojechał w dół, tylko wybronili, bo utworzyli taki młot. Czyli kupujący po prostu mimo wszystko te maksimum takie, a zamku się po prostu nie na aż tak mocno na czerwono, czyli wyraźna czerwona świeca spadkowa, tylko na takiej po prostu słabszej, powiedzmy, nie? A co się wydarzy? No to wiesz, czyjeś wygranku na pewno będzie. Po lewej jest imbalans na 2114. O, na 2114 zaczynam dojadą, to jest kupę czasu jeszcze. To przyjdzie czas, będzie rada na to, nie? Jak to się mówi. Czy przyjdzie czas? Wracają 2.16. No, mi buy limita na pewno już wzięło teraz, nie? Nie, jeszcze brakuje. No, mi też. Jeszcze nie wzięli jednak. Jeszcze jednak nie wzięli. Jeszcze jednak nie wzięli. Jeszcze jednak nie wzięli. 2.16. Na wykresie niby weszli, a u mnie w tym, w MT5 nie weszli. W MT5 to braku piczy kłak, jak to się mówi. O mały kłak, o mały kłak. Mniejszy na tym na baj. Dużo osób w pracy siedzi. No tu im to świeczko objęcia po prostu możliwe, że starczyło, nie? No ja akurat nie dokładam, nie? Albo weźmie mnie tam, gdzie założyłem, albo nie weźmie. Tak tu nie wchodzę. Teraz robię trochę konsolę i myślę, że tak będzie do New Yorku. Na New Jorku wtedy będą 11 testować. godzina to jest Wybiją taka, wiecie, dołem, to pora. wybiją górą i polecą. W którym kierunku jeszcze nie wiem. NZDGPI. NZDGPI. Cały rynek muli, nie? Stoi cały rynek. Tam lecą na razie w dół testować te luki. 2, 3, 2, 1, to co tam Joasia wchodziłaś tam w okolice 3, 2, 3, gdzieś około, to już ci tam dało te 46 pipsów, nie? Chyba więcej, no ale to jest demo, więc nie partia, ale czekam na 2.305. Twardo trzymasz. To też Na jest po demo prostu, to mogę też sobie jest pozwolić. analiza. Dokładnie. I zobaczymy. Albo zabierze, albo da. Albo zabierze, albo da. No ale widzisz, tutaj generalnie robią minimalnie niższy dołek, nie ma wyższych szczytów i mielą po prostu. Typowa konsola i teraz bardziej w dół niż w górę. Mają miejsce 2, 3, 13. Mają gdzie pracować, nie? Tu widzimy, jest mocne wsparcie, nie? Jest mocne wsparcie na tej cenie. A dalej, jak polecam, no to wiadomo, że to nie ma sensu. No bo tu polecam całe, to po prostu tą linię trendu liquidity ściągnąć. No to wtedy będzie po prostu wygranko jakby twoje. 2300 śmiało, po prostu 2340, 4 i tak dalej, po prostu ma to sens, nie? Jak polecą, ale wsparcie tutaj jest, tak? Poniekąd po prostu tą
po miejsce, tak, dało każdemu zarobić, ale widzimy to, co powiedziałem. Na Azji jest po prostu akumulacja, na Londynie lubi po prostu być manipulacja, no to poniekąd po prostu ta manipulacja też miała miejsce. No i po prostu chodzi o teraz o dystrybucję, czyli po prostu, żeby zebrać to wszystko w którąś stronę. A w którą stronę, no to pokażę po prostu rynek, założenie jakieś jest. Ja jestem nastawiony po prostu nadal na longa w tym momencie. Na razie decyzji nie zmieniam. Zmienię decyzję dopiero tak głównie. Same shorty na 2300, 260, jak już tam po prostu wybiją. Albo od tego poziomu, oczywiście 237075. No, teraz jesteśmy w takim środku ruchu. A wiecie, no, mi tu o dużo nie chodzi. Mi tu o dużo nie chodzi, nie? Bo jak oni dojdą do 2330, to wiecie, to 1 do 2 będzie po prostu zrobione. Dobra, ja uciekam. Buy limit mam ustawiony 2316. 2316. Tak, w ramach jasności. W tym momencie jesteśmy lekko na proficie. Ci, co tam po prostu nie wytrzymali presji i weszli już tam prawie na low, albo kogo zabrało, bo to brakło niewiele, no to sympatycznie po prostu parę pipsików też macie. Aktywność sprawi, dobra. Zegarek mówi, rusz dupę chwilę. No to ja ruszam. Dzięki. Widzimy się jutro. Jutro się widzimy o godzinie 9:30. Jutro się widzimy, tylko zobaczę, czy tak napisałem. Jutro się widzimy o godzinie 9:30. I też będziemy siedzieć sobie gdzieś do 11. Dokładnie będziemy to samo pitolić, to samo gadać. Tylko być może już będzie coś innego. A w piątek live trading, o ile będzie, to będzie dopiero po godzinie 14. Czyli już typowo na Nowym Jorku, czyli doświadczymy czegoś nowego, dlatego że jadę do Wrocławia. Tak? Tutaj tylko dopowiem, że na piątce po prostu zaczyna fajnie się robić, bo na piątce linia tutaj po prostu ta żółta na RSI zostało przede wszystkim na tam blisko 80 jest po prostu stestowane. Zaczyna nam się po prostu przecinać, czyli jest też dobra powiastka. Na M3 powinno być po prostu podobnie, tak? Na M3 podobnie. A także jest teoretycznie dobrze, idziemy w bok, gdzieś tu się zatrzymaliśmy. Co się wydarzy, tego nie wiem, rynek nam pokaże. Pamiętajcie, żeby stop-lossa nie handlować, bo to jest wasz rezultat, nie mój. Ja jestem podpowiedzią, a czasem po prostu zainspirować, czasem opierdolić, tak? Bo niektórzy chcą też opierdolki gmachu. Zrób mi opierdolkę, bo znowu złamałem zasady. No to czasem od tego jestem też, nie? Dobra. Dobry wujek. Dobra, jeszcze zobaczę tylko w czat. Dużo nie miałem internetu, dalej jesteśmy w transakcji, tak sam. Dzięki za sesję. Dobra, jutro tak samo, jutro 9:30. Powtórzę jeszcze raz, moje entry, tak, mam buy limita na 2.16 i moje entry jest 2317,89, tak? Wrzucę Wam, żeby po prostu, żeby była jasność, tak, jak to po prostu wygląda. Ok, zachowam w zdjęciach i wyślę Wam, żeby było potwierdzeniem, że też to handluję, co mówię, a nie tylko po prostu sobie gadam na sesji. Przeglądaj. Wyników nie pokazuję, tylko pokazuję po prostu. O Jezus. No i tak pokazałem. Dobra. Mniejsza o mniejszość. Dobra. Niech tak będzie. Już wyjątkowo. Chociaż wolę to usunąć. Wolę to usunąć. Zamknij to zlecenie. Na razie nie zamykam. To jest to. O, może zrobimy tak. Jeszcze raz screenka i będziecie widzieli też tu stop lossa od razu. Ok. Cyk, pozycję. Tak, ok. Zachowaj w zdjęciach. Cyk. I wrzucimy to tak, to będziecie mieli zdecydowanie lepiej. Cyk, cyk. Ok, zachowaj zdjęcia. I teraz Łukasz po 1 do 1 stawiasz B, tak? Proszę.
Teraz B stawiasz po 1 do 1, jak zrobi, czy więcej. No już każdy niech sobie decyduje, ja na te break-eveny jestem trochę uczulony, ale po 1 do 2 na pewno warto break-even zrobić, 1,5. Ale po 1 do 1 często rynek wraca, tak, wraca po prostu niestety nam to zabiera, nie? Tak, też miejcie tego świadomość. Dobra, uciekam i widzimy się jutro. Pozdrawiam, hej. Dzięki. Feedback mile widziany, jak ktoś tam po prostu chce coś napisać, albo się pożalić, albo dać docenienie. Dzięki, do jutra. Cześć. Zatrzymaj udostępnienie. Cyk. Dzięki bardzo. Sesja będzie wrzucona też oczywiście, gdyby ktoś pytał.